Janku, powtórzę to jeszcze raz. Chociaż mówiłem to już 1000 razy. Nie uczę się do egzaminu, to nie grasz. Tato! Już nie mam do ciebie słów. No bo jak lektur nie czytasz, to mi słownictwo głowy. Prawda, jaka błędna. No faktycznie dobra i boska. Ale prawda jest zupełnie inna. Twoje nerwy, tato, to po prostu oznaka słabości. Jeżeli poprosisz na mnie głos, to znaczy, że nie masz argumentu. Chyba przebiłem, ale tato spokojnie powiedział. Tak, Janku. Czasem podnoszę na ciebie głos, bo ty podnosisz go na mnie. A ja sobie w życiu na to nie pozwolę. Poza tym wkurza mnie to, że ty zamiast się uczyć, wolisz się ze mną kłócić, okłamywać i wymuszać na mnie pozwolenie na gry. Ja się nie uczę? Tato! A kto przeczytał całych krzyżaków? Tak. No to powiedz, jak nazywał się rycerz, który stoczył ze Zbyszkiem pojedynek na śmierć i życie? No, Krzyżak to był. Ale jak się nazywa? Czy to ważne? Wiesz, tato, ilu tam było tych krzyżaków? Cały grunt. A ty mi każesz pamiętać jakiegoś tam innego. Rodgier. Co Rodgier, tato? To był ten rycerz zakonny, który zginął z rąk Zbyszka. A ty czytałeś w ogóle tyle, które... Oczywiście! To nie raz. A wiesz, że nie masz ich w spisie lektur, które będą obowiązywać na egzaminie? A tego nie wiedziałam. W takim razie po co mnie męczysz o tych krzyżaków i wypytujesz jakiegoś Rydygiera? Rodgiera. No właśnie mówię. Pytam, bo twierdzisz, że masz wszystkie lektury przeczytane, więc sprawdź. No super. Tylko gdzie tu, tato, jest zaufanie? Zaufanie by było, gdybyś faktycznie przeczytał te lektury. Nauczyciele piszą, że nie masz o nich zielonego pojęcia. Co ty, tato? Ja po prostu nie wypowiadam się o nich na lekcjach, żeby inni mogli zabłysnąć. Ty wiesz, jak taka Kaśka pani opowiada o tych lekturach. Naprawdę. Aż miło posłuchać. Po co ja mam się produkować? Wiem, że znam treść i to wystarczy. Uwierz to w końcu, tato. Mam te lektury, o, tu w jednym palcu. Tata spojrzała na mnie zaciskami i powiedziała. Uwierzyłbym, gdybyś na próbnym egzaminie miał zaledwie 20%. O, i widzisz, tato, tu nastąpił rażący brak logiki. Mówisz, że mi nie wierzysz. Potem sam przyznajesz, że to był egzamin próbny. Właśnie to słowo próbny jest tu kluczowe. Wiesz, że na prawdziwym egzaminie będzie zupełnie inaczej. No, jakoś to będzie.